Justyna z Rolnik Szuka Żony znów pokazała się w prostych włosach i zapytała internautów, w której fryzurze wygląda lepiej. Kandydatka Kamila takiej odpowiedzi chyba się nie spodziewała. Justyna w 8. edycji Rolnik Szuka Żony niedawno wzbudziła ogromne emocje swoim zdjęciem w prostych włosach. Kandydatka Kamila wygląda zupełnie inaczej bez burzy ciemnych loków, a teraz zaskoczyła kolejnym zdjęciem w jeszcze ciemniejszym kolorze i zapytała internautów, w jakiej fryzurze wygląda lepiej. Widzowie Rolnika, którzy obserwują Justynę, nie mają wątpliwości, jaki look pasuje jej najbardziej. Zaskoczeni. Zobaczcie wyniki sądy. Justyna z Rolnik Szuka Żony znów pokazała się w prostych włosach. Co za zmiana. Justyna z 8. edycji Rolnik Szuka Żony od początku wzbudzała uwagę internautów i samego Kamila, który mówił wprost, że jest jego faworytką. Szybko okazało się, że dziewczyna nie odnajduje się na gospodarstwie i ostatecznie sama zrezygnowała z programu, a w sieci zawrzało i pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat tego, że 26-latce zależało jedynie na popularności. Po zakończeniu przygody z miłosnym show TVP, fanka motoryzacji stała się bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie odpowiada na pytania dotyczące programu. Niedawno zdradziła, jaki naprawdę jest Kamil z Rolnik Szuka Żony i poinformowała swoich obserwatorów, że obecnie skupia się na studiach i pracy. Choć Justyna szybko pożegnała się z programem Rolnik Szuka Żony, gdzie wzbudzała spore emocje, fani programu zdecydowali się obserwować jej instagramowe konto, aby śledzić jej dalsze losy. W mediach społecznościowych kandydatka Kamila pokazuje, jak spędza wolny czas, a ostatnio zaprezentowała się w prostych włosach. Nowa fryzura Justyny z Rolnik Szuka Żony wzbudziła duże emocje i teraz kandydatka Kamila pokazała nowe zdjęcie. Jej obserwatorzy nie mają wątpliwości, że w lokach wygląda lepiej. Zgadzacie się z wynikami sądy? Justyna prywatnie jest fanką motoryzacji i jak sama przyznała w programie, uwielbia oglądać filmy Quentina Tarantino. Z programu zrezygnowała, aby dać szansę kandydatkom, które były bardziej zainteresowane Kamilem i miały podobne priorytety jak te, które w wizytówce wymienił Rolnik. Jak sama przyznaje, nie żałuje swojej decyzji. Nie żałuje, bo jednak wyszło na dobre, zdradziła jakiś czas temu na Instagramie. Kandydatka Kamila nie wahała się, aby zgłosić się do programu, ale okazało się, że praca na gospodarstwie nie do końca jej odpowiada. Justyna marzy o podróżowaniu, a rodzina i dzieci to dopiero plany na daleką przyszłość.